Gwardia rozegra w sobotę w Dąbrowie Górniczej. A w studiu niezmiennie Paweł Parus, Grzegorz Tobolski z Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław i prezes Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk Przemysław Piwowarski. Przemku, ty podjąłeś razem z osobami, które działają w stowarzyszeniu, takiego niełatwego zadania. Nie wiem, czy to syzyfowa praca, aby właśnie zmienić ten niekorzystny stereotyp kibica wandala, chuligana. Powiedz, bo jeżeli ktoś wychowywał się, nie wiem, traktował to jako Biblię, przewodnik, bądź też przeczytał jako ciekawostkę takie pozycje jak Liga Chuliganów, Pamiętnik Kibica, dość znane pozycje książkowe, no to mógłby być nieco przerażony tym obrazem tego, co dzieje się na stadionach. Twoim zdaniem, bo te obie pozycje, które wymieniłem, no to są z połowy poprzedniej dekady, to już taka zamierzchła, niechlubna przeszłość, czy też no, dużo jeszcze do zrobienia, aby te stadiony były bezpieczne, można było się tam wybrać z rodziną, nie obawiając się o zdrowie, bezpieczeństwo? No, działamy już od ponad 2 lat. Przez ten czas naprawdę udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Dowodem niech będzie to, że Śląsk Wrocław został utytułowany najbezpieczniejszym stadionem w Ekstraklasie. No właśnie dzięki naszej współpracy z klubem udało się to osiągnąć, prawda? To jest ogromny sukces, przekaz na całą Polskę do mediów, że we Wrocławiu jest najbezpieczniejszy stadion w Polsce. Tu można przyjść z całą rodziną, spędzić miło czas, można zabrać dzieci i nic mi się na pewno nie stanie, a wręcz przeciwnie, będą chciały przyjść na pewno następny raz, bo atmosfera, która panuje na Oporowskiej, jest naprawdę wspaniała. Powiedz, jak radzicie sobie, bo jest podział w tej rzeszy kibiców na takie specyficzne podgrupki. No jest właściwie ta stanowiąca chyba zdecydowaną większość, grupa właśnie sympatyków, którzy przychodzą za znajomymi, całymi rodzinami. Jest grupa odpowiedzialna za doping, za oprawy, no ale jest też grupa ta chyba najbardziej radykalna. Z tego co wiem, no mówi się o niej jako grupie sportowej, choć oni, jeżeli ze sportem mają coś wspólnego, no to głównie właśnie ze sportami walki pod tytułem boks, karate. Czy wy macie kontakt z tymi wszystkimi grupami, docieracie do nich, rozmawiacie? Jakie w ogóle ty masz formy wpływu na tych wszystkich sympatyków? Zwłaszcza no mówię o tych ostatnich grupach najbardziej radykalnych, tak sobie to nazwijmy. Znaczy ja od początku samego starałem się nie dzielić na kibiców, prawda? Chciałem, żeby wszyscy, bez względu na swoje poglądy, na to, czym zajmują się na co dzień, przychodzili na Oporowską i właśnie tu tych wszystkich ludzi łączył Śląsk. Starałem się tłumaczyć razem ze swoimi znajomymi i innymi członkami stowarzyszenia, że właśnie wspólnie powinniśmy budować taką pozytywną atmosferę na stadionie, wokół stadionu, żeby szedł taki pozytywny przekaz, że tu jest miejsce, gdzie warto spędzić czas. To w interesie nas wszystkich jest to, żeby na stadionie przy ulicy Oporowskiej było bezpiecznie, bo wtedy na ten stadion nowo budowany będzie przychodziło jeszcze więcej osób. To ważne właśnie, żeby był taki pozytywny przekaz. Nie zawsze to tak było rzeczywiście. W latach 90. pod koniec, na początku też tego stulecia dochodziło do różnych incydentów na Oporowskiej. Takie incydenty, nawet jeżeli one były małe, niewielkie, to zawsze były przez media podłapywane i szły w eter. I rozmawiając z wieloma osobami, które nie były wiele lat na meczu, można usłyszeć do dzisiaj, że one nie przychodzą na mecze, bo jest niebezpiecznie, że są zadymy, awantury. Natomiast tak jak wspominałem, stadion we Wrocławiu jest najbezpieczniejszym stadionem w Ekstraklasie i od wielu lat nie było żadnych incydentów. Klub też nie był karany przez zachowanie swoich kibiców i przez to właśnie też dostał tą nagrodę. Także warto o tym mówić, warto to powtarzać. Przez te lata ten obraz kibiców stadionu przy ulicy Oporowskiej nie był dobry, ale przyszedł teraz czas, żeby właśnie mówić same dobre rzeczy o tym, że to się zmieniło, że warto przyjść. Tym bardziej, że już za pół roku otworzony zostanie nowy stadion Śląska, na którym będzie się mieściło 40 tysięcy kibiców. I w interesie wszystkich osób, które teraz przychodzą na mecze, jest to, żeby przekonać nowe osoby, aby przychodziły już na nasz nowy stadion, gdzie każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce. Wydaliście jeszcze jeden taki bardzo pozytywny, choć nie wiem paradoksalnie, czy nie niebezpieczny impuls.
No, myślę, że większość Wrocławian zna historię, może niezbyt chlubną, sprzed kilkunastu dni po meczu z Górnikiem Zabrze. Grupa nieodpowiedzialnych kibiców zdewastowała dwa tramwaje. Wy jako Stowarzyszenie Wielki Śląsk, choć podejrzewam, mam nawet pewność, że z tym akurat incydentem nie mieliście nic wspólnego, zdecydowaliście się pokryć straty poniesione przez MPK. Ostatecznie pieniądze zbierane podczas meczu z Ruchem trafią na inny szczytny cel. Przy okazji, ile udało się zebrać tych pieniędzy? Około 2100 zł. I one trafią, już wiemy gdzie? Trafią do hospicjum. Przemku, przy tej okazji, bo z jednej strony rzeczywiście to jest taki pozytywny impuls, pokazanie tych kibiców, którzy poczuwają się do takiej odpowiedzialności zbiorowej. Z drugiej strony, no ja to porównuję jednak do sytuacji rodziców. Kiedyś była nawet taka tabliczka popularna: za szkody wyrządzane przez dzieci odpowiadają rodzice, to jeszcze w czasach zamierzchłych, bo jeżeli rzeczywiście ktoś narozrabiał, wy za to zapłacicie, natomiast no, takie sytuacje, nie chcę tutaj krakać, jeżeli się powtórzą, znów staniecie przed kolejnym dylematem, czy płacić, czy też, no właśnie, nie wiem, wyeliminować takie osoby, które gdzieś tam działają na szkodę waszego wizerunku, porozmawiać z nimi, dać klapsa? Czy bierzecie pod uwagę w ogóle no, konieczność takiej ostrej rozmowy, ostrej konfrontacji? Znaczy, przede wszystkim to zareagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, ponieważ te straty nie były wielkie. Po koncertach, na których bawią się studenci, czy jakichś imprezach miejskich, straty ponoszone przez MPK są dużo większe. Natomiast tutaj straty były naprawdę niewielkie. Tam pękła jedna chyba szyba, z tego co tam się orientuję. Natomiast media to podchwyciły i pojawiły się wielkie tytuły, że kibice, prawda, Śląska zdewastowały. A to dobrze czy źle, że podchwyciły? Zdewastowały. Dla mnie to jest jakiś taki wasz plus, że poczuwacie się do współodpowiedzialności. Tak, no właśnie, jeżeli o tym się zrobiło głośno, to my od razu zrobiliśmy ripostę, że my wcale tacy źli nie jesteśmy. Jeżeli ktoś doszło do takich, prawda, czynów, to żeby nie mówić to, że to wszyscy jacyś kibice Śląska, tylko jakieś tam osoby, które nawet niekoniecznie były na meczu, bo to nikt nikogo za rękę nie złapał. Natomiast jeżeli nas się, prawda, o to skarżyło, że my jesteśmy tacy źli, niedobrzy, no to pokazaliśmy wszystkim, że poczuwamy się do tej odpowiedzialności i pokryliśmy te straty. Także czujemy się jako Stowarzyszenie Kibiców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionie i też poza nim, prawda, w dniu meczu, odpowiedzialni za takie sytuacje i zareagowaliśmy tak, żeby wszyscy widzieli, że nie jest nam to obojętne. Chcielibyśmy właśnie, żeby ludzie widzieli, że kibice Śląska są ludźmi odpowiedzialnymi i nawet w takich sytuacjach potrafią się odpowiednio zachować. Sędzia techniczny tutaj mówi mi na ucho, że minutę dolicza do regulaminowego czasu gry. Przemku, to jeszcze, przepraszam, Pawle, jeszcze na koniec słówko o imprezie, która już w tym tygodniu. Tydzień bez barier, to jest wasza inicjatywa. Dwa słowa właśnie na ten temat. Tak, postanowiliśmy zorganizować Tydzień bez barier, który zakończy się 3 grudnia, który jest ogłoszony Dniem Międzynarodowym Osób Niepełnosprawnych. My postanowiliśmy, żeby przez tydzień czasu promować ideę aktywności, aktywizacji, która jest głównym celem KKN-u tak naprawdę. I przez cały tydzień w różnych mediach, w środowisku, na różnych spotkaniach będziemy starać się mówić o tym, co robimy, pokazywać też bardzo pozytywne aspekty zmian, które już się dokonują w społeczeństwie, w Polsce, we Wrocławiu. No i takim kluczowym momentem będzie wtorkowe spotkanie na stadionie przy ulicy Oporowskiej w budynku klubowym z piłkarzami Śląska. Będą zaproszone media, będzie przede wszystkim bardzo wiele osób niepełnosprawnych, będzie Wielki Śląsk, przyjdą zaproszeni goście. Każdy może przyjść na takie Może przyjść każdy, kto nas wspiera. Przyjdą również ludzie z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Miejskiego, czyli wszyscy, którzy naszą akcję również wspierali finansowo. Także zapraszamy wszystkich, którzy są za nami, którzy chcą wesprzeć naszą akcję i którzy po prostu nie mają barier w głowach lub którzy chcą pomagać nam w ich likwidacji. Także to będzie wielkie święto i później w piątek skończy się to konferencją z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Barier, która odbędzie się w ratuszu z udziałem prezydenta miasta. Także tak, my również jako Klub Kibiców Niepełnosprawnych wystawimy tam swoją delegację, no bo w takim dniu i w takim miejscu być po prostu musimy.
Życzę Wam w takim razie szczerze, serdecznie stadionów bezpiecznych i stadionów bez barier. Bardzo dziękuję za wizytę, za rozmowę. Paweł Parus, Grzegorz Tobolski, Klub Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław i prezes Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk Przemysław Piwowarski byli dziś moimi Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam jak zwykle w poniedziałek o 17:00. Do zobaczenia. Program sponsoruje Krajowy Rejestr Długów. Patron programu Rzetelna Firma. Naszych prezenterów ubiera Spiliard. Spiliard, garnitury na miarę najwyższej jakości. Odkryj cud, prawdziwą baśń w samym sercu Europy. Słowacja, mały, wielki kraj. W poniedziałek całą Polskę sparaliżowały opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy też będzie mocno sypać, opady osłabną we wtorek, ale rozpogodzeniom będą towarzyszyć niższe temperatury. Spójrzmy na szczegółową prognozę dla Dolnego Śląska. W nocy w regionie pochmurno z opadami śniegu. Do rana miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o kilkanaście centymetrów. W kotlinach górskich temperatura spadnie do 11 kresek poniżej zera. Najcieplej będzie w Polkowicach.